Stawiajcie łapkę w górę, subskrypcję. Ambulant Jacek Murański, czyli krótka historia cudów medycznych na Fame 15. Murański, jak dostał Darka, ciężki wpierdol. Umowa była taka, że tak człowiek, lekarz go ma zobaczyć. Lekarz przyjdzie do rynku i ma go zobaczyć. Ja od razu wchodzę, nie ma kurwa przerwy. I to jest bardzo ważne, tak było w umowie. Przychodzi lekarz i ja jestem pewien, że uznał, że nie ja, coś kurwa walczysz. Bo dlaczego nie powiedziano, że on na ringu kurwa tak czy owak? I teraz słuchajcie, co się dzieje? Przecież Jacek wtedy ani razu nie mówi, że chce walczyć. Co jest bardzo symptomatyczne, ani razu nie mówi. Mówi tak, no to może Arek niech powie, czy ja mam walczyć. Przeciwnik, z którym walczyłeś, miał decydować o twojej kolejnej walce z innym przeciwnikiem, może było kurwa do koło gospodyń wiejskich w Cycowie zadzwonić, bo mniej więcej tak samo miarodajna opinia jest w tej sprawie. A Arek, gdzie ja coś pewnie myślę, bo pewnie nie, pobity jesteś, Jacuniu. Arek, no walcz. Kurwa, nie tak miało wyjść, myśli Jacek i mówi, publiczność może się nade mną zlituje. Tak, Jacku, ta, która przez obie wasze walki krzyczała wypierdalać Murańscy, cała Polska śpiewa z nami. Publiczność oczywiście bardzo chętna widzieć, jak dalej dostaje wpierdol za to wszystko, co gada, mówi tak. A Jacek, o kurwa, a ja już stoję przed ringiem, wszystko już zrobione, szczęka gotowy. O kurwa, co teraz robią? Nagle wymyślają konsultacje w gabinecie. Na co się też mogłem zgodzić, mogłem nie zgodzić, bo była umowa taka, że wchodzę od razu. To była bardzo ważna dla mnie część umowy, ponieważ żeby sobie nie odpoczywał. Mówię, dobrze, jasne, daję te 10 minut, człowiek jest pobity, może faktycznie jeszcze wtedy myślałem, może coś mu się stało. Wracają kurwa z opinią. Po pierwsze, Jacek już jest wypoczęty, bla bla, ale wracają z opinią. I teraz słuchajcie, weźcie sobie, włączcie tą opinię. Opinia lekarzy nie jest, że nie dopuszcza. Jaką opinię lekarzy czyta Gola? Czy lekarz nie dopuszcza? Nie, opinię mamy taką. Pęknięta kość jarzmowa, pierwszy przypadek stwierdzenia pęknięcia kości bez zrobienia rentgena. Świetnych mamy lekarzy w Łodzi. Tutaj nie ma rentgena, byłem w tym gabinecie, jest taki gabinet higienistki w szkole. Więc pierwszy przypadek, genialnych mamy tutaj lekarzy, może w oczach mieli skan. I dalej, ta opinia nie jest, że Jacek i lekarze się nie zgadzają na walkę. On tylko przeczytał schorzenia. A z tymi schorzeniami być może można. Ja też nie jestem lekarzem, nie wiem. Ale w tej opinii nie ma. On czyta, jakie są schorzenia Gola, zobaczcie sobie, i mówi, że to federacja nie zgadza się. Ma takie oczywiście prawo, no federacja może się nie zgodzić na nic, nie chcieć firmować, że ktoś jest pobity, mimo że lekarze dopuszczają pobity, no może, kurwa, federacja może wszystko sobie ustalić. Więc żadni lekarze. On to później na końcu Gola mówi, no i tam oczywiście lekarze też. Nie. Poszli do gabinetu, Jacek klęknął i zaczął beczeć. Kurwa, on tam już stoi. Jeden mnie pobił, ten mnie będzie kurwa bił znowu. Bierdolę. Daj, tatę, bo wyszli już też, byli dogadani na te kurwa 100 tysięcy. Więc generalnie daj, tatę, 100 tysięcy i powiedz ta, że ja nie mogę, kurwa. Nie ma innego wytłumaczenia. Jacek nie mówi wcześniej, że chce walczyć. Jacek nie wiem, na chuj pyta Arka, bo myśli, że powie nie, no Jacku nie. Jacek pyta publiczność, bo tam powie nie, no co ty. Tak by powiedział, dobra, walczę, co to kurwa, co. Lekarz był w ringu i tak miało być, miał go tam obejrzeć. Dobra, są różne, może tam, nie wiem, ciszej, spokojnie, to sobie poszli do gabinetu. I oni nagle stwierdzają pęknięcie kości bez rentgena. I opinii lekarzy nie ma słowa, że go nie dopuszczają. Zwróćcie na to uwagę. No coś, Jacku, no. Wystarczyło nie blokować ciosów mordą i wyjść do mnie.